Witajcie, zacni ludzie. Na samym wstępie chciałem zaznaczyć, że ten film powstał w celach rozrywkowych. I tak go proszę traktować. Nie napinajcie się bez sensu. No ale do rzeczy. Jakiś tydzień temu umieściłem na kanale Zakładce Społeczność ankietę. No i zapytałem tam was, w jaki sposób ma zostać zniszczony globus. Bo zamierzałem właśnie nagrać taki film, na którym zniszczę globus. O, wiadomo, symbolicznie. No ale chciałem, żebyście to wy zadecydowali, jak się ma to odbyć, więc dałem trzy opcje: spalenie palnikiem, strzał z kuszy, rozbicie młotkiem. Jak widzicie, wygrał strzał z kuszy i tak też zostanie ten film przeze mnie nagrany, zrealizowany. W głosowaniu wzięło udział 80 osób, no 80 głosów mamy. Więc za to wam serdecznie dziękuję, że chcieliście się w to w ogóle bawić. No i tak należy to też traktować. Zabawa, rozrywka, fun. Ok? No dobra. To nie pozostaje mi nic innego, jak teraz przejść do części praktycznej, czyli do strzelania z kuszy w globus. Zapraszam. No i jesteśmy na miejscu zbrodni. Będziemy strzelać z tej oto kuszy do tam naszego globusika. Jeszcze raz przypominam, ten film powstał w celach humorystycznych, rozrywkowych, więc nie napinać się tam jeden z drugim, ok? No, kusza taka zwykła, prosta, to jest kusza pistoletowa, tania. No i co za tym idzie, niezbyt precyzyjna, jeżeli chodzi o celowanie. Nie wiem w ogóle, czy mnie dobrze słychać, bo tutaj cholerny wiatr wieje. Ja sobie znalazłem taki fajny lasek. Po pierwsze, żeby może ten wiatr taki bardzo mocny nie wiał, a po drugie, żeby było bezpiecznie, żeby czasami nikogo tam nie trafił. Bo to jednak no, jakieś zagrożenie zawsze jest, prawda? No. Także mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Nie mam dodatkowego mikrofonu, no będę tu trochę krzyczał do tej kamery. Mam nadzieję, że słychać w porządku. Kusza zwykła, tak jak powiedziałem. No, celowanie z tej kuszy nie jest zbyt precyzyjne. Dlatego też odległość jest raczej symboliczna, a nie jakaś konkursowa. Tu jest około 25 metrów. Tam do globusika. No i spróbujemy sobie strzelać. Mamy strzały plastikowe i ameliniowe! Amelinium! To jest amelinium! Ale my jesteśmy burżuje, to sobie nie będziemy strzelali z plastikowych, tylko właśnie z ameliniowych! No właśnie. Strzały aluminiowe i będziemy sobie strzelać. Tam jest druga kamera. Zaraz to może zobaczycie, przybliżymy. Tam jest druga kamera, która nagrywa. Będzie nagrywała oczywiście. I zobaczycie, jak oczywiście uda mi się trafić. To ona jest zakryta taką deseczką na statywie, to jest GoPro. Ale na statywie zakryte deseczką. Deseczka jest oczywiście po to, że w razie czego jakby mi tak bardzo mocno zniosło, no to żebym kamery nie uszkodził. Więc tam na statywie za tą deseczką jest po prostu kamera. No, globus wisi na drzewie i potem zobaczycie ujęcie oczywiście z tej kamery, jak ja strzelam. No i oczywiście z tamtej kamery także. Z boku, jak to jest nagrane, może jakieś zwolnione tempo zrobimy, zobaczymy jakiś taki efekt. Zobaczymy, czy w ogóle trafię. No i teraz plan jest taki. Jeżeli nie trafię za pierwszym razem, a jest duże prawdopodobieństwo, że nie trafię za pierwszym razem, no to się po prostu przybliżę. Bo ja tutaj nie mam zamiaru strzelać 20 razy, tylko chcę po prostu tak symbolicznie ten globus za pomocą tego strzału z kuszy rozjebać. Więc tak, strzelamy. Ładujemy, panie, i strzelamy. I myślcie sobie, że ta kusza, nie no, wiadomo, jest tania, jest mała, nie może zrobić, że nie może zrobić krzywdy, bo ta kusza może zrobić krzywdę.
ona naprawdę, ta strzała jest w stanie, no jest w stanie trochę się wbić, jakąś tam siłę ma. No i tak, ta szczerbinka i ta muszka, jak ktoś był w wojsku i strzelał kiedyś z AK-47, to wie, o co chodzi z ustawianiem szczerbinki i muszki i wie, że jak jest małe odchylenie, to nie trafi się. No i w tej kuszy jest duże odchylenie, ponieważ to jest taka, wiecie, zwykła blaszka tutaj, więc życzcie mi powodzenia, żebym trafił za pierwszym razem. Włączę tylko kamerę tamtą, bo jeszcze nie włączyłem, żeby nagrywała i będziemy jechać z koksem. Kamera nagrywa, no to strzelamy. Ciekawe, czy trafiło. Dobra. Oczywiście pudło za pierwszym razem. Nawet nie wiem, gdzie to poleciało. No to zgodnie z tym, z mową, przybliżę się troszeczkę. 25 metrów niestety, to jakieś 3 metry się przybliżymy. O, może stąd się teraz uda. No, tu jest jakieś około 18 chyba. No, gdzieś coś takiego. Krokami to mierzyłem. No nieważne, to nie chodzi o to. Chodzi o zabawę, prawda? Dobra. Tak stąd nie trafię, to będzie padaczka, nie? A mogę nie trafić. Uwierzcie mi. Przecież to jest tak krzywo, że... To jest tak krzywo, ta szczerbinka. Masakra. Kurwa. Nie trafiłem znowu. Ale jak to? Oj, no dobra, co? No, strzelamy dalej. Ciągnąłem dodatkowy zapas strzał. Jasny gwint. Trochę wstyd, no ale przynajmniej wam to pokażę, że strzelec ze mnie żaden. Nawet nie będę tego wycinał, po prostu puszczę tak jak idzie, nie? Żebyście widzieli, jaki jestem pierdolnięty. Dobra. Jeszcze metra do przodu i będzie dobrze. Kur, ale jaja. Dobra. No, słuchajcie, stąd muszę trafić teraz. Albo i nie. Ja pierdzielę. To nie jest śmieszne. Nie, naprawdę. Jeszcze raz powiem, to nie jest profesjonalna kusza. To jest bardziej zabawka, nie? Dobra, no może stąd. Nie. Ale wiem, co się dzieje. Wiem, co się dzieje. To idzie do góry wszystko. Trzy strzały i wszystko idzie do góry. Nad, czyli muszę strzelać pod. Jest lewo, prawo, jest ok. Właśnie, bo ja Coriolisa nie wziąłem pod uwagę. Może przez to nie trafiłem. Ja nie wziąłem pod uwagę efektu Coriolisa. O! Właśnie. Dobra, dobrze wiedzieć. Zaraz, tam jest słońce. Aha, dobra. To już wiem. Kurczę, że ja zapomniałem o Coriolisie. Ja tylko na wiatr zwracałem uwagę. Dobra, jest. Ja mówię, kusza nie strzela dobrze. Przecież to nie od kuszy, to od Coriolisa. Nie wiem, tak mi się wydaje.
Jak teraz trafię, a teraz biorę poprawkę na Coriolisa, zobaczymy. Już nie przybliżam się, to już nie róbmy jaj. Tu jest chyba jakieś 12 metrów raptem. No ja dalej nie trafiłem, to już czwarty strzał. Strzała w drzewo wbiła. Celność jest masakryczna. Nawet wzięcie poprawki na efekt Coriolisa nie dał niestety dobrych rezultatów. No ale bawimy się dalej. No, wiem, że to komicznie wygląda, no ale no, nie mogę trafić. No jestem beznadziejny. O tyle było! Piąty strzał, nie trafiłem nadal. Ajajajajaj! Użyję tej samej strzały, bo się po prostu odbiła. Globus się nie daje obalić, nie daje się zniszczyć. To jest przerażające. Wy pewnie oglądacie, wasz szlak już trafia. No kiedy on trafi? Ile będzie trwał ten film? A to tak specjalnie. Szósty strzał nie trafiłem. To już dla mnie się robi też irytujące. Naprawdę. No dobra, totalna porażka. I trafiłem! Globus został zniszczony! Ale idziemy zobaczyć na tą destrukcję. Czekajcie, zdejmę aparat ze statywu. Co prawda za siódmym razem, chyba, czy za szóstym, za siódmym. Ale trafiony. Globus został spektakularnie przestrzelony. Tędy weszło. Weszło gdzieś w okolicach Oceanu Atlantyckiego, a tutaj mamy, panie, Pacyfik, no na północ od Nowej Zelandii, troszkę na północny wschód od Nowej Zelandii wyszło. Kurwa, dobre, trzeba go dobić, dobijamy, bierzemy półkulę. On jest już, to prawda, połamany. No, dobijamy go. Teraz już będziemy ładować. Jeszcze nie będziemy szaić. Dobijamy globus. Ładuj, panie. Z bliskiej odległości to już będzie tak teraz chamsko, nie? Strzał z bliskiej odległości. Położymy jedną połówkę na drugą. No to weszło jak trzeba. Właśnie strzała. Ojej, strzała się złamała. Znaczy się, strzała weszła tu. A tu tym razem dostało. O, Rosja dostała. Będzie wojna. A tutaj, weszło od prawie od Antarktydy. Ja pierdzie, dobra, starczy tych głupot. Także tego. Globus oficjalnie został obalony. Zgodnie z prawem strzelania z kuszy.
O, słuchajcie, to jest dla zabawy tylko, nie wiadomo. Zabawa, rozrywka. No ja się bawię świetnie, nie wiem jak wy oglądając ten głupi film. Dobra, nic. Trzymajcie się, jeszcze w przebitce rzucimy tutaj, wrzucę wam z tej kamery, zobaczymy jak to się nagrało w zwolnionym tempie, wiecie. Dobra, nie będę już go bardziej torturował. Myślę, że tyle wystarczy. Także symbolicznie globus został obalony. Dobra, na razie, cześć, trzymajcie się.